Drodzy, z tej strony Tomasz. Dzisiaj jest drugi dzień mojej podróży służbowej. Jak wiecie, zatrzymałem się w hotelu La Quinta obok lotniska Los Angeles. No i po pracy podjechałem sobie tutaj do miejscowości Redondo Beach. Zjadłem sobie obiad w restauracji jednej z moich ulubionych, która jest jak to się nazywa? Cheesecake Factory. I to jest zaraz obok ta miejscowość Redondo Beach, jest przy oceanie, więc ta moja restauracja nawet niedaleko jest, ona gdzieś tam się to mieści zaraz niedaleko, więc sobie teraz podszedłem pod ocean troszkę pooglądać, pozwiedzać. Przy okazji nagram wam filmika, więc to jest miejscowość Redondo Beach. Nie mylić z beach, tylko beach. Bardzo ładnie tutaj kolorowo jest. Wygląda na drogą okolicę. Po tych domach tutaj patrzcie, apartamentach, bardzo ładne to jest. Zjedziemy sobie zaraz na dół, zobaczymy co tam jest. To jakieś hotele bodajże będą. No parking na 20 minut. Dzisiaj w drodze miałem projekt w miejscowości Oxnard. W cholerę daleko. Za Los Angeles jeszcze 1,5 godziny drogi od mojego hotelu. Musiałem na północ jechać. W drodze powrotnej przejeżdżałem miejscowość, ja nie pamiętam tej nazwy, Calabasas, czy Calabas, coś takiego. Tam gdzie mieszka ten oszołom Justin Bieber, Kardashians i ci inni. Widziałem, że to osiedle jest zamknięte i tam, i tak nic nie będzie, ale liczyłem, że przynajmniej to osiedle da się jakoś zobaczyć. Kiedyś wam mówiłem, że jak będę w okolicy, to tam podjadę. Podjechałem tam. Nagrałem parę minut. Koleś biega bardzo fajnie. Ale nie będę tego wrzucał, po prostu tragedia. Okolica jak każda inna. Te osiedle, gdzie oni mieszkają. Podjechałem pod bramę. Jest po prostu na jakimś wzgórzu umieszczone. Tych domów w ogóle żadnych nie widać, bo to wszystko jest za drzewami, za lasami, z jakimiś buszami. Więc nie ma w ogóle opcji, żeby cokolwiek tam zobaczyć. Podjechałem pod jedną bramę, przecież głupa, że chcę tutaj dom kupić w tej okolicy i chciałem zobaczyć, czy jakieś domy mają na sprzedaż. Liczyłem, że może ten ochroniarz wpuści mnie, może na jakieś uszczęścia liczyłem. Ale niestety się nie dało, nie wpuścił mnie, mówi, że to trzeba przez agencję się kierować. Zobaczcie, tu jest droga dla... Zobaczcie, jakie rozwiązanie. Dla pieszych z lewej strony i dla rowerów z prawej strony. Żeby się można było ładnie chodnikiem podzielić. Tym pasem chodzą sobie piesi, a tutaj sobie w jedną i drugą stronę jeżdżą rowerzyści. Więc jak mówiłem, nie wpuścił mnie. To tam autobus stoi, tak wyglądają autobusy. Czeka na pasażerów. Jak to wygląda? Na to molo sobie wejdziemy. Śmigam na to molo, ale chciałem dokończyć temat. Tutaj jakaś restauracja będzie bardzo ładnie pomyślona. Chciałem dokończyć tego temat tych Kardashians. Tam się nie da nic zobaczyć. To osiedle jest obkamerowane i to konkretnie. Przy każdej bramce stała prywatna ochrona, jakaś tam firma stała ochroniarska. Wszędzie były kamery porozmieszczane. Policja tam się kręciła, więc nie ma w ogóle opcji, żeby cokolwiek tam zakombinować. Przypuszczam, że jakbym się dłużej kręcił tam, to by się mogli nam jeszcze zainteresować. Zmierzam w kierunku tego mola. Tutaj w ogóle jakiś taki, nie wiem, by to nazwać, deptak, kurde, jest. Tu są
są jakieś restauracje, sklepy. Nigdy tu nie byłem. Zobaczymy, co tam jest. To będą głównie jakieś restauracje, tu jakieś tam Move to See. No, More to See. Co tam można zobaczyć w takim razie? To coś trzeba płacić. Coś tam. Głównie sklepy z pamiątkami i jadło El Torito. Przypomina mi to trochę San Francisco. Tu mamy jakiś pomnik jakiegoś kolesia. George Friedrich. Pierwszy surfer w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że George Friedrich to był pierwszy surfingował. No. Taki koleś napakowany, zobaczcie. Wydzierane też w ogóle. Tu, żeby nie chodzić po kamieniach. No, składali kamieni. Ciekawie. Ciekawie tu jest. A to dokąd prowadzi? A może prowadziło kiedyś? Czy te kamienie dali po to, żeby tutaj nikt nie schodził, tak? Gdyby te kamienie nie było, to by tu ludzie schodzili. Tak to pozwacniane tymi belkami, ale fale widać, że dają trochę. Tu jest mewa. Nawet się nie ruszy. Zobaczymy, co tam dalej jest. A zobaczcie, tam kolesia na desce i ta deska wcześniej obok mnie przejeżdżał. Ona ma napęd elektryczny. Koleś jest tak leniwy, że ta deska ma sama jeździ. Tam jest daleko, ja nie mam na tyle parkingu opłaconego, żeby tam chodzić. Zobaczymy, co tutaj dalej jest. Tu jakieś wiatraczki mają. W ogóle pusto tu jest, za bardzo ludzi dzisiaj nie widać. Nie wiem, czy to ze względu na pogodę, czy może godzina jeszcze jest młoda. Ja zacząłem pracę o 4 nad ranem. Skończyłem właściwie już o 11. Nawet przed 11 skończyłem. 10:16 się wylogowałem ze systemu. Szybko poszło. A tutaj chyba jedzenie. Seafood. Tu jakieś diamenciki, jakieś inne cuda na szyjniki. Tu jakieś z chińskimi napisami, to no nie wiadomo, czy to jest jadalne, czy nie. O, kraby tutaj mają. To widać, że jest skośne. O, zobacz, jaki skubany jest duży. Ja pierdził. Homary. To jakiś abalon.
Tu się jedź? Nie, nie mam pojęcia. Zobaczcie tutaj jaka ptaszyna. Pelikan, tak? Wow. Że tak się nie boi skubany. Tu jakieś lody są. Przy tym można sobie obserwować, co tam z daleka jest. Trzeba 25 centów rzucić. Jeszcze wrzucam monetę, się pociąga tą wajchą. Wtedy można sobie patrzeć, co tam jest. O, zobaczcie skubanego. Tutaj ludzie sobie łowią jakieś ryby, mają wędki porozstawione. Tu macie tego kolesia. No, fajny filmik, aż mi się podoba. Zaraz go na YouTube wrzucimy, o znowu ta nowa tu jest. Ale tak to wygląda, to się dalej ciągnie. Co ludzie skoro łowią rybę. Jeszcze na górę wejdę. To widzę głównie azeci łowią. To pewnie potem zabierają do swoich sklepów, tak? Dużo jest tam molo tutaj. Nie było na takim jeszcze. Takie zdjęcie zrobimy. Ciekawe, jak przejdę i zakończę na tym ten film, pokazałem wam molo. Nie spodziewałem się, że takie coś